po raz pierwszy w telewizji pokazujemy tę makietę, przygotowaną w oparciu o skrupulatne analizy archeologiczne. Jak się przyjrzysz na te czarne linie, to one przedstawiają plan Bazyliki Grobu Pańskiego. To są te mury współczesne. I ten plan jest rzucony na teren, który jest pod bazyliką. Czyli to jest skała, która jest, na której bazylika się teraz znajduje. Ta makieta pokazuje, że Golgota nie jest górą jako taką, tylko jest kawałkiem skały, prawda? To, co teraz widzisz, to jest ta skała, która dzisiaj istnieje. Ale uwaga, być może za czasów Jezusa ta Golgota jeszcze była wyższa. Żeby zobaczyć miejsce, gdzie Rzymianie umocowali krzyż, trzeba po stromych schodach wejść na szczyt Golgoty. Tyle, że 2000 lat temu tych schodów nie było. Zalany krwią i wycieńczony Jezus z trudem szedł pod górę. Albo został tam brutalnie zawleczony. Pod spodem, pod pleksiglasem, widać przezroczysta jest skała Golgoty. Przed nami jest miejsce najwyższe tej skały, dlatego umiejscawia się tutaj scenę ukrzyżowania.